Zapraszam kolejnego prelegenta, pana profesora Henryka Witerka. Jako narolaninowi z pochodzenia, więc prawie po sąsiedzku i dzięki czemu od najmłodszych lat miałem okazję bywać w Tomaszowie i ten Tomaszów w moim życiu w różnych formach zdążył zaistnieć, między innymi i w szpitalu na dzieciństwie, prawda, z uszkodzoną nogą kilkanaście dni spędziłem. Jest mi miło, że mogę przy tak szacownym jubileuszu miasta podzielić się z Państwem paroma przemyśleniami dotyczącymi Tomasza Zamoyskiego, tego, który początki tego miasta, któremu początki to miasto zawdzięcza. Tekst całego, pełny tekst ukazał się w najnowszym tomie rocznika tomaszowskiego, więc ja już tutaj pewnie skrótów, również ze względów czasowych, będę chciał dokonać, ale myślę, że tą sentencję, którą chcę przekazać, będzie to po tych skrótach również widoczne. Choć w XVI stuleciu nie brakowało w Polsce zdolnych wodzów, zręcznych polityków, to również niepospolita postać Jana Zamoyskiego w pamięci potomnych zwykle kojarzona była z tymi właśnie sferami jego wielostronnej aktywności. Pamiętamy oczywiście również o jego zasługach jako budowniczego Zamościa, twórcy ordynacji zamojskiej, czy inicjatora i projektodawcy zagospodarowania rozległych dóbr na Bratskawszczyźnie. Dopiero jednak zazwyczaj w tle przypominano jego starania o wykreowanie nowego wzorca obywatela Rzeczypospolitej, wykształconego, otwartego na innych, rozumiejącego otaczający go świat i korzystającego z tego świata doświadczeń, obywatela tolerancyjnego i zdolnego do poświęceń w imię wspólnego dobra. Swoją wyrosłą z ducha epoki koncepcją edukacyjną i wychowawczą, organicznie zrośniętą z potrzebami ówczesnej Polski, które jak mało kto rozumiał, Zamoyski zdecydowanie górował nad współczesnymi sobie reformatorami. Stanisław Łempicki, który jako jeden z nielicznych badaczy poświęcających swoje zainteresowania gruntowniejszemu rozpoznaniu zasług wielkiego kanclerza na polu kultury i oświaty, nie bez słuszności uważał Zamoyskiego za największy i prawie jedyny w okresie humanistyczno-reformacyjnym twórczy umysł na polu edukacji, rzetelny wykwit płodnych idei swoich czasów. Zauważył przy tym, że kanclerz nie ograniczał się do samego formułowania idei projektu zmian, ale sam przykładał się do ich wcielania w życie, sam dobierał ludzi zdolnych podołać wymogom w ich urzeczywistnianiu, kreślił programy nauk, dobierał zalecanych w edukacji autorów, podręczniki. Był nie tylko mecenasem, ale i znakomitym uczonym znawcą, zabierającym z powodzeniem głos w sprawach nauki i związanych z nią dziedzin życia. Dowiódł tego przede wszystkim pozostawiając po sobie powołaną w 1595 roku Samościu Akademię, trzecią Rzeczypospolitej po Krakowie i Wilnie uczelnię wyższą. Od początku jej zamysł sprowadzał się do tzw. Schole Civilis, szkoły obywatelskiej, kształcącej młodych ludzi, żeby, jak pisał sam kanclerz w liście do Szymona Szymonowica w marcu 1593 roku, ku pomnożeniu chwały Bożej żyli i Jego Królewskiej Mości Rzeczypospolitej i przyjacielom mogli służyć. Hasłem przywołanym przez fundatora dla Zamojskiej uczelni było nauka i ojczyzna. Streszczała się w nim cała osobowość hetmana, całe jego życiowe doświadczenie, każące mu właśnie w nauce dopatrywać się źródła własnych sukcesów, ale także wskazywać innym zdrój inspiracji do służby ojczyźnie. Wszakże tylko dzięki swemu świetnemu wykształceniu prawniczemu i starożytniczemu, powtórzmy tutaj za Stanisławem Łempickim, dzięki wszechstronnej znajomości przeszłości Polski i jej dawnych urządzeń, stanął wychowanek uniwersytetów paryskiego, strasburskiego i paderskiego w czasie stosunkowo krótkim na szczytach kariery społecznej. Nie ród,
dość młody i jeszcze nieznaczny, nie majątek, lecz w pierwszym rzędzie nauka wyniosła go tak wysoko. Tak pisał Łympicki. Czasy, na które przypadła aktywność Zamoyskiego, to schyłkowy okres dwóch określających w ogromnym stopniu oblicze epoki nurtów ideowo-intelektualnych, humanizmu i reformacji. Obydwa te złożone zjawiska o europejskim zasięgu zaważyły w ogromnym stopniu na kształcie relacji społecznych, wykształceniu się nowego sposobu rozumienia rzeczywistości i podejścia do spraw tego świata, zaważyły na kształtowaniu się nowych gustów estetycznych, przewartościowaniu zasad, norm regulujących codzienne relacje międzyludzkie. Polska nie była wolna od tych przeobrażeń, choć im bliżej przełomu stuleci XVI-XVII, tym bardziej widoczny jest już tylko epigoński charakter polskiej humanistycznej kultury intelektualnej. Jednym z ostatnich twórczych jej reprezentantów, zarazem dziedzicem i apologetą tworzących ją klasycznych wartości, był właśnie Jan Zamoyski. Wydaje się przy tym, że żył nadal w przeświadczeniu, iż późny humanizm polski, choć ciągle w ogólniejszej skali stanowiący zjawisko dość elitarne, przedstawiał nurt na tyle już w Polsce zadomowiony, że preferowany przez niego, czyli przez Zamoyskiego, system wartości i wzorce zachowań ciągle swoją atrakcyjnością zdolne są pozyskiwać coraz to nowe kręgi zwolenników. Rzeczywiście w gronie tym wyróżniali się prawnicy, lekarze, nauczyciele, teolodzy, wywodzący się przeważnie z warstw mieszczańskich. Ich rozumienie humanizmu nie tyle sprowadzało się już jednak do poznawania antycznych języków i studiów nad starożytnością, ile stanowiło przede wszystkim formułę odnajdywania narzędzi do przekonywania innych do swoich racji. Czy zatem Pan na Zamościu, kreśląc przyszłość Tomasza, swego syna jedynaka, miał świadomość zachodzącej powoli w masowej wyobraźni ewolucji, w toku której jego własny model edukacji, sprawdzony empirycznie własnym życiowym doświadczeniem, powoli stawał się elementem historycznego lamusa, zastępowany eklektyzmem jezuickich kolegiów i propagowaną tam wizją wyidealizowanego sarmatyzmu. Tomasz Zamoyski urodził się, gdy jego ojciec miał już 52 lata. W dziecięcych latach syna zajęty był, Jan Zamoyski zajęty był polityką i wojnami i przez to kanclerz nie mógł mu własną osobą poświęcać zbyt wiele czasu, ale rekompensował to, starając się otoczyć go gronem możliwie najlepszych nauczycieli, którzy realizować mieli przygotowane przez ojca osobiście instrukcje i programy. Miały one po części postać zindywidualizowaną, spersonifikowaną pod kątem przyszłych potrzeb syna, jakie sobie kanclerz w jego dalszej życiowej drodze wyobrażał, po części zaś sprzężone były z programem przygotowanym dla powołanej przez niego Akademii. Opublikowanej przy okazji otwarcia uczelni w marcu 1595 roku odezwie do Polaków, w której Zamoyski deklarował, iż sam przepisze sposób uczenia, sam oznaczy program autorów i nauk, które mają być wykładane, jednocześnie w tej odezwie oznajmia: Ty, Akademio Zamojska, córo moja droga, dzielisz miłość mą z synem moim Tomaszem. Z równym staraniem jego i twoje początki pielęgnować będę. Ciebie uczyniłem przewodniczką jego młodości, tobie powierzam pieczę nad moim plemieniem. Wiadomo, że taki szczegółowy program nauk i wykładów kanclerz rzeczywiście przygotował i ogłosił Akademii w 1600 roku. Rozwinięcie wytycznych edukacyjno-wychowawczych, jakimi mieli się kierować opiekunowie młodego Tomasza, były dyrektywy zawarte w testamencie kanclerza sporządzonym we wrześniu 1600 roku, gdy Zamoyski brał udział w kolejnej wyprawie do Mołdawii. Tomasz od 8 roku życia miał pod opieką, jak pisał Zamoyski, surowego i nienagannych obyczajów nauczyciela zamieszkać poza pałacem, osobnej kamienicy, zapewne by nie ulegać atmosferze magnackiego dworu, wypełnionej często nazbyt swobodnymi obyczajami i intrygami. Nauki miał pobierać w Akademii Zamoyskiej, tak w prawdach wiary, jako i w językach greckim i łacińskim,
naukach wyzwolonych, elementach fizyki oraz prawa rzymskiego i naszego, czyli polskiego prawa, do 19 roku życia. Wyuczywszy się również języków niemieckiego z powodu obfitości interesów i umów zawieranych z tym narodem, jak pisał Zamoyski, tureckiego, ponieważ jeśli Turcy są wrogami naszymi i całego chrześcijaństwa, należy nie tylko znać sposób mówienia, lecz także wiedzieć o wszystkich ich urzędach i radach. I dalej pisał, kiedy syn opuści akademię, za radą opiekunów niech zakosztuje niebezpieczeństwa służby wojskowej. Następnie za radą tych samych opiekunów wyjedzie za granicę, czy to dla rozpoczęcia, czy to odnowienia, czy też dokończenia nauki. Uzupełnieniu testamentu z 1601 roku dyrektorem nauk Tomasza i inspektorem czynił Szymona Szymonowica. Zastrzegał też, by chłopiąc skażonych obyczajów i plugawe słowa mówiących albo piosenki śpiewających, nie przypuszczać do niego. Szymonowic, uznany poeta i ceniony również za granicą reprezentant humanistycznej kultury, bliski współpracownik Zamoyskiego przy tworzeniu Akademii, już nieco wcześniej przygotował na prośbę kanclerza instrukcję o wychowaniu jego mość pana Tomasza. Nie wzbudziła ona jednak entuzjazmu hetmana, najprawdopodobniej ze względu na zbyt mocne wyeksponowanie w zaproponowanej koncepcji wychowawczej wysokiego urodzenia młodzieńca i związanej z tym jego uprzywilejowanej pozycji. Głównymi edukatorami byli profesorowie Akademii Zamojskiej, ale nawet przy największym szacunku i uznaniu dla mistrzów zamojskich, nauczycieli Tomasza, trudno ich zestawiać z pocztem profesorów i mentorów, których blasku kształtowała się osobowość jego ojca. Profesorów choćby Jana Szturma w Strasburgu, prawda, w Padwie, czy wcześniej nieco w Paryżu, gdzie ponawiązywał rozległe kontakty z ówczesnymi czołowymi humanistami europejskimi, owocujące później korespondencją i takimi ożywionymi kontaktami również przez długie lata jeszcze. Podsumowując edukację Tomasza Zamoyskiego, Witusik konkludował, że lata nauki dały mu wiedzę encyklopedyczną, dobrą znajomość literatury, zwłaszcza klasycznej, umiejętność swady oratorskiej i obeznania z urządzeniami ustrojowymi. Kunszt pisarski w języku polskim zdobyty w okresie nauki był w świetle późniejszych jego listów, może trochę, jak pisał autor tej monografii, przyciężki, ale niewątpliwie zgodny z duchem epoki. Studiom zawdzięczał możliwość konwersacji w języku łacińskim, niemieckim, tureckim i tatarskim. Sam Tomasz, nawiązując do swoich lat szkolno-akademickich w mowie dziękującej królowi w lipcu 1628 roku za otrzymaną właśnie godność podkanclerzego, stwierdza: ja się tego nie prę, żem i wychowanie z łaski rodziców mych miał przystojne i ksiąg potroszy i bakałachów zwiedziły. Wiem jednak, że nie z biblioteki samej albo słownika, ale i te potrzebne i pożyteczne są godności każdego początki, ale z tej księgi świata wszystkiego i tych surowych, ale pewnych życia ludzkiego bakałażów doświadczy. Konfrontowany ciągle ze swym słynnym ojcem, słowami tymi wyrażał chyba jednak nie tyle ukryte kompleksy, ile dokumentował zmianę myślenia o miejscu i roli uniwersyteckiej nauki i wiedzy w życiu i karierze, jakie dokonywało się w kręgach ludzi jego stanu w tym czasie. Doświadczał tego niejednokrotnie, gdy pozostając wierny humanistycznej manierze, często w swoich wystąpieniach odwoływał się w poszukiwaniu argumentów do autorów starożytnych, miał się ze strony choćby kasztelana krakowskiego Jerzego Zbarackiego spotkać ze złośliwą ripostą. Cytuję, jako głupi wydziwić się nie mogę, kworsum tę preceptę filozofię, czyli po co te mądrości filozoficzne, którymi go natykało. Nie przeszkadzało to wszakże Tomaszowi Zamoyskiemu już jako senatorowi sięgać obficie w swoich oratorskich popisach po argumenty z dawnych czasów. Interesujący przykład podał w swoim pamiętniku Albrecht Stanisław Radziwiłł, gdy w 1635 roku toczyła się w Senacie debata nad ewentualnym małżeństwem króla Władysława IV z Elżbietą, córką Palatyna Renu Fryderyka V Wittelsbacha, Kalwinką.
Przeciwny temu podkanclerzy, czyli Tomasz Zamoyski, z przyrodzonym darem wymowy, jak pisze Radziwiłł, na mocy niegdysiejszego pogańskiego zwyczaju Rzymian wykazał, że żony przy wjeździe w granice państwa oddawały cześć bogom swoich mężów. A w jaki sposób mogło się to dziać przy różnicy wiary? Jeszcze inne liczne podobne przykłady przywodził uczenie do wspólnego rozważania, jak pisze Radziwiłł. Zafascynowany swym krasomóstwem Zamoyski zapomniał wtedy zapewne, że w tym przypadku różnica wiary nie oznaczała różnych bogów. Być może wcześniejsze podobne przypadki miał na uwadze Jerzy Zwaraski w swym przywołanym wyżej drwiącym komentarzu. Stanowisko względem występującego w społeczeństwie zróżnicowania religijnego było przy tym w pierwszej połowie XVII stulecia ciągle jeszcze miernikiem intelektualnego zrozumienia natury ludzkiej, pojmowania trapiących ją dylematów, trudnych alternatyw i udręk. Reformacja znajdowała się już co prawda w odwrocie, ale ciągle konfesje protestanckie cieszyły się w niektórych kręgach szlachty i mieszczaństwa niepodważalną afirmacją, tym głębszą, im w polemikach przeciwko narastającej fali kontrreformacji swoje znaczenie zyskiwały argumenty nie tylko religijne, ale i intelektualne, w tym prawda. Tolerowanie przez katolicką większość i uprzywilejowany Kościół rzymski, mniejszości wyznaniowych, protestantów i ortodoksyjnych prawosławnych, czyli tzw. dyzunitów po Unii Brzeskiej, prawne zabezpieczenie im swobody kultu, równouprawnienie w dostępie do stanowisk i urzędów w świeckich instytucjach państwa i w życiu publicznym stanowiło jedno z podwalin pokoju społecznego. W tym kierunku zmierzała przyjęta na Sejmie Konwokacyjnym w 1573 roku tzw. Konfederacja Warszawska, akt mający zagwarantować równouprawnienie rozróżnionych wierzeń, zapewnić zarazem inaczej wierzącym bezpieczeństwo prawne. Jednym z sygnatariuszy, a potem gorliwych obrońców tej konfederacji był Jan Zamoyski. Przy nazwisku umieścił przy tym charakterystyczny dopisek pro se subskrypcji. Jakby chciał tym mocniej podkreślić, że przekonanie co do potrzeby zachowywania pokoju religijnego jest jego osobistym przeświadczeniem i jednym z kanonów jego intelektualnej postawy. Jeszcze dosadniej wyraził to podczas debat na Sejmie w 1598 roku, gdy wystąpił w obronie zagrożonych praw dysydentów. Tutaj cytuję, kiedyby to mogło być, zwracał się wówczas do inaczej wierzących, abyście wszyscy byli papieżnikami, dałbym za to połowicę zdrowia mojego, żebym drugą połowicą żyjąc cieszył się z tej świętej jedności. Ale jeśli kto wam gwałt będzie czynił, dam wszystko zdrowie przy was, abym na tę niewolę nie patrzył. Ile z tej racjonalnej, motywowanej często czynnikami politycznymi, ale również z pewnością wynikającej z głębokich przesłanek jego ukształtowanej w duchu erasmieńskiego jeszcze humanizmu postawy intelektualnej udało się kanclerzowi przelać na osobowość syna? Odpowiedź nie jest prosta. Przede wszystkim ze względu na szybko zmieniające się na niekorzyść różnowierców okoliczności polityczne, zmniejszanie się ich potencjału i zaplecza społecznego, sukcesy kontrreformacji w uzyskiwaniu przewagi w sferze świadomości społecznej szerokich mas wszystkich stanów. Ludziom prezentującym poglądy i postawy pokroju zmarłego kanclerza coraz trudniej było zdobywać dla nich zrozumienie i przebijać się do szerokich kręgów decydenckich, do dworu królewskiego, sejmu, sejmikującej szlachty. Co więcej, narażali się na coraz ostrzejsze ataki z różnych stron. W 1619 roku kaznodzieja królewski, jezuita Mateusz Bembus, w swej poczytnej publikacji Kometa, to jest pogróżki z nieba, ludzi, którzy, jak pisał, każą o religię się nie ujmować, ale tak katoliki, jako i heretyki za dobre chrześcijany mieć, by jedno tylko w polityce dobrzy byli, uważał wręcz za ateusz. Narazić się na taki zarzut mało kto miał wówczas ochotę. Nie ulega wątpliwości, że Tomasz od wczesnej młodości wychowany był w duchu głębokiej religijności, o co dbała przede wszystkim matka. Czy zatem w wieku dojrzałym, gdy wkroczył już na salony polityczne Rzeczypospolitej,
okazał się równie wyrozumiałym dla inaczej wierzących jak jego ojciec, czy jego przywiązanie do Kościoła pozwalało mu na wyważenie racji tam, gdzie interes polityczny państwa nakazywał układanie się z wyznawcami innych religii, skłonny był do poszukiwania kompromisu. Znowu trudno na te pytania jednoznacznie odpowiedzieć. Rzecz charakterystyczna, że wątpliwości co do oceny religijności Zamoyskiego miał już w 1635 roku nuncjusz papieski w Polsce Honorat Visconti. Może i on także być policzony do rzędu gorliwych katolików, pisał wówczas, chociaż jego sposób postępowania nie jest wolny od politycznych fortepów. Faktem jest, że zostawszy w 1618 roku wojewodą podolskim, a rok później wojewodą kijowskim, potrafił sobie z tamtejszą szlachtą, w większości niekatolicką, ułożyć znakomicie stosunki i relacje. Nie unikał promowania na urzędy ziemskie osób znanych ze swego dystansu do Kościoła Rzymskiego. Dobrze układała się na przykład jego współpraca z podkomorzym kijowskim, arianinem Stefanem Niemiryczym. W wystąpieniach publicznych, choć nie angażował się w sytuacjach konfliktowych wprost po stronie innowierców, to pod pretekstem obrony prawa i zasady legalizmu potrafił wpływać na korzystne dla nich rozstrzygnięcie. Tutaj parę takich przykładów podaję, ale może to sobie zostawię, żebyście Państwo uzupełnili z tekstu już wpisam drukowanego. Chcę przywołać natomiast jeszcze jeden taki epizod, który o jego postawie intelektualnej w kwestiach wyznaniowych świadczy z bezwzględnego 1632 roku. Tym razem Tomasz Zamoyski nie ukrywał już, że tak z racji swojego urzędu, jak i własnych przekonań, jest w istocie jednym z ogniw obozu kontrreformacji, którego celem jest umocnienie pozycji Kościoła i stopniowe wyeliminowanie z życia społecznego jego przeciwników. Już na sejmie konwokacyjnym obecni na nim posłowie protestanci i prawosławni przedłożyli prymasowi Janowi Wężykowi i biskupom obszerny zestaw pretensji i postulatów dotyczących uregulowania kwestii wyznaniowych, grożąc wręcz niedopuszczeniem do elekcji, jeśli nie zostaną one przychylnie rozpatrzone i obwarowane prawem. W ich rozumieniu nie były one niczym innym niż tylko domaganie przywrócenia dawnych praw i wolności. W trakcie debaty nad tymi punktami Tomasz Zamoyski bardzo dosadnie wyraził swoje stanowisko wobec kwestii zapewnienia ewangelikom rzeczywistego równouprawnienia i swobody kultu. Na sejmie elekcyjnym 1632 roku stwierdził wręcz: religia wasza przychodniem jest, która niedawno z cudzych krajów do Polski przywędrowała. Katolicka zaś wiara była i jest jako pani i gospodyni dawna w domu swoim. Tyle tedy możecie mieć swobód, ile wam z łaski jej pozwolono. Bo inaczej, jeżeli byście chcieli więcej wymagać, niż wam pozwalają, życie raczej nasze i majątki kłaść będziemy, niżeli tak wolno wam i swobodnie w Rzeczypospolitej gospodarować dopuścimy. Jakże odległa była to postawa od tej prezentowanej przez jego ojca niemal nieco ponad 30 lat wcześniej. To zdanie Jana Zamoyskiego też cytowałem. Można domniemywać, że ta zauważalna, przynajmniej w wystąpieniach publicznych, radykalizacja Zamoyskiego, odczytywana jako narastanie u niego postawy nietolerancji wobec niekatolików, była w większym stopniu rezultatem wyciągania wniosków z dostrzeganych przez niego kierunków zachodzącej na szczytach władzy ewolucji stanowisk wobec różnowierców, niż jakiegoś zasadniczego odwrotu myślowego od filozofii ojca. Rację ma chyba Leszek Jarmiński, gdy pisze, że Tomasz był przeciwnikiem ekstremalnych rozwiązań w polityce wyznaniowej i swą katolicką prawowierność starał się zazwyczaj godzić z poszanowaniem praw Rzeczypospolitej. Do przywołanych przez niego przykładów tolerancyjnej postawy Tomasza wobec prawosławnych, Ormian i Żydów w Zamościu, a także protestantów w innych miastach ordynacji, jak Trobinie, Szczebrzeszynie, dodałbym jeszcze zachowywanie przez cały czas wielowyznaniowego w istocie nadanego przez ojca charakteru podległej mu Akademii Zamojskiej.
Akademia była co prawda instytucją ze szczególnymi prerogatywami Kościoła Rzymskiego i katolickiego oblicza konfesyjnego, nie stała się jednak uczelnią klasycznie wyznaniową, zamykającą się i stawiającą bariery przed młodzieżą innych niż katolickie wyznań. W czasach drugiego ordynata do Zamościa przybył spory zastęp młodzieży przyznającej się do ortodoksyjnego prawosławia. Nie brakowało też przybyszów wywodzących się ze znanych rodzin protestanckich, rzeczyckich, słupeckich czy przodków. Wydaje się przy tym, że stanowisko Tomasza Zamoyskiego wobec zamojskiej Alma Matris, którą jego ojciec kierują się maksymą, iż takie zwykły być Rzeczypospolitej, jakie są obyczaje wykształcenie obywateli, uznawał za jedno z najważniejszych dzieł swojego bogatego życia i polecał szczególnej pieczy swoich następców, również potraktować możemy jako ważny miernik intelektualnej postawy. Stanisław Żurkowski. Stanisław Żurkowski, autor, jak wiadomo, biografii Tomasza, tylko lakonicznie wspomniał, że Tomasz nie zapomniał i Akademii Zamojskiej, którą i z woli podług Fundacji Nieśmiertelnej Pamięci Ojcowskiego, ale też i szczególnego afektu dla instytucji wziętej od osób i profesorów Akademii Tutecznej powziął, wielce kochał, tą Akademię wielce kochał. Ale afekt ten, no trudno by tutaj było udokumentować zbyt bogatymi źródłami. Z pewnością do ludzi starannie wykształconych, w duchu najlepszej tradycji polskiego humanizmu. Ten model edukacji dla człowieka żyjącego na przełomie epok nie sprawdzał się już jednak w dorosłym życiu Tomasza tak, jak to było w przypadku jego ojca. Konfrontacja wyniesionych z lat edukacji ideałów kształtującą się na jego oczach kulturą polskiego sarmatyzmu budziła u niego sporo niepewności, wahań, niekonsekwencji. Zdarzało się, co zarzucał mu nawet jego przyjaciel, artyst Stanisław Radziwiłł, że popadał w przesądy. Konsekwencją stawało się popadanie coraz bardziej w filozofię skrajnego wręcz deizmu, czemu dał wyraz choćby na wotum w Sejmie, wotum na Sejmie 1631 roku, gdy dojście Sejmu do po dwukrotnym wcześniejszym jego przekładaniu traktował jako ingerencję niebios, gdyż, jak mówił, ten termin przejście się Sejmu nie uniwersalnym, ale wyrokiem boskim, niebieskim Sejmowi naznaczył.